Sorry for party rocking. Dzień dobry Państwu! Dziś gościmy w gabinecie doktora habilitowanego historii edukacji. Opowie nam o tym, jak pewna mafia w 2014 roku pod pseudonimem Matt Hume próbowała ukraść matury. Tak, tak. Przepraszam. To wszystko do podpisu na jutro. Przepraszam, Petrusia. Wracając do tematu. Działo się to wtedy, gdy uszyłem trzecią C. Po tej akcji zwijam do Las Vegas. No, nic cię tu nie trzyma. Ej, stawaj, bo mi się lać chce. Przecież czekają na walizkę. Nie gadaj, tylko stawaj. Ocień krasiwy i zachód. Ale masz małego! Odwrotnie proporcjonalnego do twojej masy! Rozumiem. A, szefie, pyta, czy założył mu kablówkę. Daj mi tego głąba. Jutro przyjadą do ciebie faceci z walizką. Przywiozą dla mnie matury. Jakie matury? Nieważne. Tato, czy to gangsterzy? Biznesmeni, czy to jasne? A dlaczego nie mogą do ciebie albo do Loczka? Bo tak postanowiłem, synu. Umówiłem się z nimi w twojej stolarni. Ja się trochę spóźnię. Pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Ale ja nie mogę. Dlaczego? Bo w piątki zawsze mam siłownię. Masz też stolarnię, którą ci kupiłem. Dlatego spotkasz się z nimi i zrobisz im taką balangę, jakiej jeszcze w życiu nie widzieli. To znaczy co? Jajco. Weźmiesz najlepsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile dasz radę unieść. Czy to jasne? Jeżeli jeden z nich pójdzie do kibla, ma z kranu lecieć Johnny Walker. Zrozumiano? A jeśli... A jak będą chcieli jechać na studniówkę, to zabierzesz ich na studniówkę, k***a jego mać. Kierowniku! Gdzie jest walizka? Ja dole, musimy ją odzyskać, bo nie dostaniemy kasy. Jop twoja mać! Zawracaj szybko! Max, psy! Stoją. 96-69 melduje, że właśnie coś bardzo szybko przyjechało obok naszego radiowozu. Co to na co czekacie? Łapcie go 96-69. Chwila, przecież na pewno gdzie jeszcze nie wyschły. Znowu te paznokcie? Dmuchamy! Zatrzymaj się, zapytamy wieśniaczki.
droga to przywiało. Gdzie oni tu są? Hej babcie, nie widziałyście gdzieś walizki? Panie, ja nic nie wiem, ja tu nic nie widziałam, nic! Na pewno? Kierowniku, żule coś znaleźli. Gdzie oni? Tam, za lasem w chacie, pija już od godziny. Ale narzeży się. Weź, to dziady jedne, panie. Trąby jedne, głupie! Co za dziady jedne? Dziady. Zobacz, jaki grzyb! Ej, dziadzie, tym grzybem. Większy niż moje cyce, ten grzyb. Zrywaj mu, że nie zrywaj. Nie zryw. Dobra. Czas załatwić nasze sprawy. Czas odzyskać walizkę. Pasło. Te fajsta skuje młotem. Dobrze. Macie walizkę ojca? A gdzie nasz szmat? Mój mięśniaczek. Przyjąłem. Jest walizka. Teraz matury przebiegną prawidłowo, bez żadnych lewych ściąg od czarnych. Gdzie oni? Gdzie mój miód? I do dziś nie wiadomo, co stało się z miodem. Dziękujemy serdecznie. Dla Rybińskiej Wiadomości Anna Popopanna.